Widzimy olbrzymią anakondę uczepioną szczękami cielaka. Nagranie jest zaskakujące, ale nie wygląda na mistyfikację. Wąż ewidentnie żyje, co było widać po ruchach jego ogona. Rzeczywiście mogło się zdarzyć, że anakonda tej wielkości zaatakowała młodą krowę. W tym przypadku przeceniła jednak swoje możliwości. Nie zdołała owinąć się wokół ofiary i ta wróciła z pola z uczepionym jej szyi gadem do zagrody. Węże z rodziny dusicieli mają w szczękach liczne haczykowate zęby, które doskonale zakotwiczają się w ciele ofiary. Węże te nie posiadają jednak jadu, dlatego muszą udusić swoją ofiarę. Tej anakondzie ewidentnie zabrakło sił na tę fazę.